na plan. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 19 085 245,28 zł. To stanowiło 37,9% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 17 168 012,07 zł, co stanowi 89,9% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 31 276 820,87 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 28 382 892,98 zł, co stanowi 90,7% ogółu planu. Powyższej kwoty 86,1 stanowiły wydatki na zadania własne, a 13,9% wydatki na zadania zlecone. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł kwotę 6 348 975,83 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytów w kwocie 1 602 000, pożyczki w kwocie 4 746 510 zł i wolnych środków w kwocie 465,83 zł. Budżet gminy zamknął się za 2012 rok wynikiem ujemnym w wysokości 1 514 008,59 zł. Ze środków budżetu gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 257 500 zł na plan 1 257 500 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę 14 177 750 zł z terminem spłaty w 2013 roku i latach następnych. Gmina na 31 grudnia 2012 roku posiadała wymagane zobowiązania z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 417,08 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 2 171 816,02 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatku za 2012 rok wyniosły 540 895,36 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2 712 711,38 zł, to jest 6,2% zrealizowanych dochodów. Przy wydaniu opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2012 rok członkowie komisji przeanalizowali protokoły z wykonanych dochodów. Komisja stwierdza, wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności i gospodarowania środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Piotrkowie Trybunalskim wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Członkowie komisji zapoznali się z protokołami z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wola Krzysztofowska. Z protokołu wynika, że komisje zaopiniowały wykonanie budżetu pozytywnie. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażono w przyjętej uchwale powyższe dalej podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2012 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Wniosek. Proszę wniosek później. Prawda? Oraz wniosek Komisji Rewizyjnej. No i po przeczytaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dopiero. Proszę bardzo, poprosimy pana skarbnika o przeczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę bardzo, i dopiero wtedy wniosek będziemy głosować. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy Piotrkowie Trybunalski przesyła uchwałę składu orzekającego numer 2/165/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztofowska o udzielenie absolutorium dla wójta gminy z wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała numer 2/165/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2013 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Wojciech Neweręczyk przewodniczący, Bogdan Łągwa członek, Paweł Jaśkiewicz członek. Uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztofowska o udzielenie absolutorium wójtowi gminy w związku z wykonaniem budżetu za 2012 rok. Uzasadnienie.
Skład orzekający na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 roku zbadał doręczone dokumenty w dniu 13 czerwca 2013 roku. A więc uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska nr 1/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu gminy za rok 2012 i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2013 roku dotyczącą wykonania budżetu za 2012 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2013 roku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska za wykonanie budżetu w 2012 roku. I protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2013 roku. Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna w dniu 11 czerwca 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, przeanalizowała przedstawione dokumenty z wynikami kontroli, jakich dokonała w ciągu roku, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień i stwierdziła, że wójt gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W konsekwencji postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Wola Krzysztoporska o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za działalność w 2012 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wola Krzysztoporska, formułując wniosek absolutoryjny, uwzględniła zarówno przesłanki merytoryczne, jak również przesłanki formalno-prawne, wynikające z postanowień artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w sentencji. I stosownie do artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach, od opinii składu orzekającego przysługuje odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Możemy z uwagi na to, że pozytywnie, nic nie ma. Dziękuję bardzo. I proszę teraz tam wniosek pani przewodniczącej, pan Cyryks. Wniosek Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 czerwca 2013 roku. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska za wykonanie budżetu gminy w 2012 roku. Rada Gminy Wola Krzysztoporska. Wniosek Komisji Rewizyjnej. Komisji, a czytasz ten wniosek Rady Gminy. No to też to jest w błędzie. Dobrze pani przeczytała. Dobrze. Do Rady Gminy. Ale do Rady. Do Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Przeczytam jeszcze raz. Proszę, przesłuchaj. Do Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Wola Krzysztoporska dnia 11 czerwca 2013 roku. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska za wykonanie budżetu gminy w 2012 roku. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wola Krzysztoporska opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy w 2012 roku i wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z artykułem 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, porównała przedstawione dokumenty z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień i stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 44 041 888 zł. Dochody wykonano w kwocie 44 036 896 zł. To stanowiło 99,99% planu
W tym planowane dochody własne na kwotę 18 999 427 zł. Wykonane w kwocie 19 560 399,47 zł, co stanowi 102,9% planu. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 50 362 066,19 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 45 550 905,05 zł, co stanowi 90,45% planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 19 085 245,28 zł, co stanowiło 37,9% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 17 168 012,07 zł, co stanowi 89,9% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 31 276 820,87 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 28 382 892,98 zł, co stanowi 90,7% ogółu. Z powyższej kwoty 86,1% stanowiły wydatki na zadania własne, a 13,9% wydatki na zadania zlecone. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł kwotę 6 348 975,83 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytów w kwocie 1 602 000, pożyczki w kwocie 4 746 510 zł i wolnych środków w kwocie 465,83 zł. Budżet gminy zamknął się za 2012 rok wynikiem ujemnym w wysokości 1 514 008,59 zł. Ze środków budżetu gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 257 500 zł, na plan 1 257 500. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę 14 177 750 zł, stabilizując kwotę w 2013 roku i latach następnych. Gmina na 31 grudnia 2012 roku posiadała wymagalne zobowiązania z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 417,08 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 2 171 816,02 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatku za 2012 rok wyniosły 540 899,36 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2 712 711,38 zł. To jest 6,2% zrealizowanych dochodów. Wójt z gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu systemu publicznym. Regionalna Izba Obrachunkowa przy Trwodzie Trybunalskim wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała nr 2/102/2013 w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu gminy Wola Krzysztofolska z wykonania budżetu za 2012 rok. Komisje Rady Gminy Wola Krzysztofolska pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za rok 2012. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Gminy Wola Krzysztofolska z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za działanie w 2012 roku. Nie ma to czytać? Nie, raczej nie. Już. Dziękuję bardzo. Uważam, że pytań nie ma. Chcę powiedzieć, coś dodać? Nie. To jest jeszcze protokół z posiedzenia, no, tego ostatniego. Gdybyśmy, może ja bym tylko notatkę przeczytała. Do protokołu dotyczącego zaopiniowania wykonania budżetu gminy za 2012 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztofolska, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2013 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofolska. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez wójta gminy Wola Krzysztofolska, załączoną informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w uchwale zespołu orzekającego, komisja dokonała szczegółowej analizy
przeprowadzonej inwentaryzacji, rozliczenia ZUS, wydatków niewygasających, zwrotu dotacji, program operacyjny kapitał ludzki dotyczący wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędach publicznych, kontroli zewnętrznych, jak odbyły się w 2012 roku, było takich kontroli 7 i tutaj szczegółowo zapoznaliśmy się z protokołem Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Kontrola odbyła się w dniach 23-29 lutego 2012 roku i dotyczyła ona prawnej kontroli pracy i innych świadczeń ze stosunku pracy. I tutaj były zalecenia Państwowej Inspektora Pracy. Na te zalecenia była następna kontrola. Zalecenia zostały wykonane. Jeżeli radni są zainteresowani, jakie to są zalecenia, mogę przeczytać. Jeżeli interesuje się zalecenia. I ponadto dokonaliśmy jeszcze takiego protokołu, jaka odbyła się kontrola w Urzędzie Gminy, to jest Urzędu Marszałkowskiego, kontroli, która odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku i dotyczyła ta kontrola modernizacji domów ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Ważniewicy Duże. Kontrola była w terenie, potwierdziła prawidłowość realizowanego projektu i spisany został raport. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 8, czyli podjęcie uchwał w sprawie, jest to uchwała Rady Gminy. Proszę. Pytałam przedtem, są jakieś pytania dotyczące wnioski? No ja to opinię. Proszę. No, po przedstawieniu tych wszystkich zestawów liczbowych, te sylwetki są naprawdę piękne, one są wręcz no, wygłaskane, ale pod tymi sylwetkami kryją się nasze inwestycje. A odnośnie wykonania tych inwestycji, to myślę, że zgodzimy się wszyscy. To dotyczy wykonania inwestycji majków dużych przepustu, to drogi tak zwanego skrótu Bogdanów Kamienna, gdzie niedawno przejeżdżałam tą drogą. To jest droga zrealizowana w naszej kadencji, a ona już jest w tej chwili naprawiana. Tam są wybrzuszenia, także skwerk w Bogdanowie. Nasze inwestycje są wykonywane po terminie, także cyferki są piękne, naprawdę, ale nie wiem, czy jakość wykonania tych inwestycji odpowiada tym wydanym kwotom z budżetu, a także chciałabym zapytać, jak będzie wyglądać rozwój naszej gminy w następnych latach, kiedy my na dzień dzisiejszy mamy w prognozie 55,39% i zadłużenie na 2014 rok to jest 18 068 166 groszy. Także myślę, że tu trzeba by było zwrócić uwagę na te cyfry, bo cyfry są przerażające, tylko jakość wykonania tego też jest przerażająca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, jeśli mogę, to chcę dodać to do koleżanki, do przewodniczących o drodze. Panie Wójcie, Szanowna Rado, no Gomolin, Gomolin Majku, tam przy tym wiatraku, o której mówiłem. I chciałbym zapytać, czy na tą budowaną drogę, które są wydane te pieniądze jeszcze ciekłe, czy jest jakaś gwarancja w tej chwili na to, co jest zbudowane? Bo panie Wójcie, no mówiliśmy już miesiąc czy dwa do tego, że miało być to jakoś zareferowane. No niedługo po tej nowej drodze zbudowanej się nie da jeździć. Tak są dziury, tak się wybiło, szanowni radni, i dlatego to mówię nie tam, że to jest u mnie w Gomolinie. Ja mówię to dla was wszystkich, bo to było niedawno zbudowane, gdzie są te ubytki, czy jest jakaś gwarancja na tą robotę, zrobią wykonanie. No bo to jest nieskończone. No nie na temat. Przy budżecie, panie wójcie, to co koleżanka przewodnicząca powiedziała o drogach, ja tylko dodaję. Proszę bardzo, czy jest na temat, czy jest nie na temat, ja się pytam tylko, gdzie są pieniądze i czy jest gwarancja na tą zrobioną drogę, bo uważam, że to nie jest przez gminę budowane, tylko przez firmę. A firma ale powinna w gwarancji coś robić, albo gmina o to walczy. Dziękuję. Ale dziękuję bardzo, ale myślę, że jeszcze to szerzej później porozmawiamy później, panie radny. Jeszcze może jest nieskończona. Jeszcze jest nieskończone właśnie sprawozdanie, nie podjęta uchwała. Ja tylko dodałem, czy pan co radny dobrze jeszcze, Gawor, czy chciałby? To znaczy nie, ja chciałem tylko dopowiedzieć, bo pan Józefie, poczekajmy, jeszcze ta droga jest nieskończona, nie ma nakładki asfaltowej, także poczekajmy, będziemy mieć pieniądze w budżecie, na pewno tam asfalt zrobimy. Ale kolego, nie o to chodzi, nie o asfalt, nie o nakładkę chodzi w tej chwili, ja rozumiem, że nie mamy pieniędzy, tylko chodzi o to, że to, co jest kolego zrobione,
żebyśmy po równym jakim takim jeździli. A tam są takie ubytki w tej chwili, że ci chce szynka wyskoczyć. O to chodzi. No to jeśli droga jest zrobiona pół roku temu, to ona ma powinna mieć jakąś stabilność. A tam jest połowę materiału nie ma. Na moście, o którym koleżanka wspomniała, dziura wybita, coraz gorsza się robi. Miało być poprawione i most. Miesiąc czasu, szanowna pani przewodnicząca, od sesji do sesji warunki były. Nie jest poprawione. Nie wiem, jaki jest czas remontu naprawy tego przepuszczu, która ma być przebudowy. No warunki były różne, ale na pewno będzie to zrobione. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, ja w odpowiednim punkcie na ten temat się wypowiem. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Czyli przedstawiam Państwu uchwałę Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 i sprawozdania finansowego. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu wójta gminy Wola Krzysztoborska z wykonania budżetu za 2012 rok, informacją o stanie mienia gminy, opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoborska dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2012 rok zatwierdza się przedłożone sprawozdania. Paragraf drugi. Wójt niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przedstawioną uchwałę teraz przegłosujmy. Kto jest za przyjęciem? Kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Kto jest przeciw? 10. Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymują się. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz uchwała Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2012 rok. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu wójta gminy Wola Krzysztofowska z wykonania budżetu za 2012 rok, informacją o stanie mienia gminy, opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztofowska dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2012 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium udziela się absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztofowska z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto jest za przedstawioną uchwałą? Krzysiu, proszę. 9. Kto jest przeciw? 2 osoby przeciwne. Kto się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące. Dziękuję bardzo i ogłaszam 10 minut. Tak? Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Jeżeli mogę dwa zdania, bo jest to wielki moment podsumowania roku 2012 roku. Przede wszystkim chciałbym wyrazić tu podziękowanie dla osób, które dostrzegają tą morderczą pracę, jaką wykonaliśmy w 2012 roku. Szkoda, że nie wszyscy dostrzegają tej trudnej pracy. Jak to było wcześniej powiedziane, był to rok historyczny. Dotychczas nie było w historii tej gminy tak wielkiego budżetu, tak historycznej inwestycji jak kanalizacja, co udało się wykonać dzięki determinacji w zakresie pozyskania pieniędzy z zewnątrz. Dzięki tym pieniądzom mamy wielkie przedsięwzięcia, które na pewno w najbliższym czasie przyniosą
bardzo duże owoce i chciałbym tutaj mocno podkreślić, że generalnie jest to nasza wspólna zasługa, bo przecież organ wykonawczy nie może wykonywać inwestycji bez zatwierdzenia organu uchwałodawczego, dlatego ten wyjątkowy rok, te wskaźniki, które pokazują naszą pozycję w skali całego województwa, tu mocno pan skarbnik to podkreślał, jesteśmy naprawdę liderem w województwie na 133 gminy w zakresie gospodarowania, w zakresie ściągania pieniędzy z zewnątrz, w zakresie oszczędnego wydawania pieniędzy na administrację i szkoda, że te osoby, które również wpływają na wykonanie tak morderczej pracy, no dzisiaj głosują przeciw. Ale myślę, że jakiś tam rozsądek na przyszłość weźmie górę i na pewno zdecydowana większość społeczeństwa dostrzega to dobro, które wspólnie wykonaliśmy w ubiegłym roku i to wielkie dzisiejsze podsumowanie na pewno przejdzie do dziejów naszej gminy, jak powiedziałem wcześniej, przyniesie kolejne owoce dla przyszłych pokoleń. Także dziękuję za to wyjątkowe absolutorium z uwagi na zakres prac, jaki udało się wykonać w minionym 2012 roku. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. Przechodzimy do punktu 9, czyli dalej kontynuujemy swoje posiedzenie. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Pażniewice Duże. Proszę bardzo, pan. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, myślę, że uchwała ta nie jest w swojej konstrukcji uchwałą skomplikowaną. Zwyczajnie chodzi o to, aby dofinansować budowę drogi powiatowej Pażniewice Duże Bełchatów. Oczywiście starostwo powiatowe zwróciło się do nas z taką prośbą. Na budowę tej drogi otrzymało kwotę bodajże około 157 tysięcy złotych z funduszu gruntów rolnych. Swój udział, jaki zadeklarowało, to jest kwota 198 tysięcy złotych i o taki udział w podobnej kwocie wystąpiło również do nas. Jeżeli chodzi o konkretne pieniądze, to oczywiście będziemy o tym rozmawiać w punkcie 11, bo ta uchwała jest uchwałą intencyjną. No, uważam, że powinniśmy dofinansować tą budowę tej drogi, ponieważ no, pomimo, że zarządcą tej drogi jest powiat, to jednak ta droga mieści się na terenie naszej gminy, bo od jakiegoś czasu panuje taki zwyczaj starostwa powiatowego, że jeżeli wchodzą z budową na teren danej gminy, no to uzależniają, że tak powiem, budowę tych dróg od partycypowania w kosztach przez gminy. I oczywiście Państwo na komisjach mieliście przedłożoną propozycję dofinansowania w wysokości 100 tysięcy złotych, natomiast no, tuż przed sesją były jeszcze sygnały ze strony starostwa, że jednak no, będą prosić, żeby tych pieniędzy dołożyć więcej, czyli jeszcze 98 tysięcy złotych. Naprawdę, proszę Państwa, myśmy tutaj wyskubali, co się dało. Te pieniądze, które no, przekażemy na udzielenie tej pomocy, pochodzą z dróg gminnych. Także miejmy taką świadomość, że w zakresie infrastruktury drogowej dotyczącej naszych dróg w tym roku po prostu będzie biednie.
Pozostawiliśmy kwotę około 300 tysięcy złotych na budowę drogi gminnej w Poraju i musimy to zadanie zrealizować z tego względu, że również otrzymaliśmy dotację w wysokości 110 400 dokładnie właśnie z tego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przetarg oczywiście ostatecznie wskaże, pokaże, ile ostatecznie poniesiemy kosztów na tą drogę. Żeby się okazało, że braknie po rozstrzygnięciu przetargu, to będziemy po prostu tutaj próbowali gdzieś jakieś te pieniądze wynaleźć, chociaż już mówię, że będzie bardzo, bardzo trudno. Dlatego, jak mówię, są dzisiaj dwie propozycje, ale w punkcie 11 o tym będziemy dyskutować odnośnie udzielenia pomocy. Także chyba w tym punkcie nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, że udzielić pomocy trzeba. Natomiast czy 100, czy 198 tysięcy, to będziemy rozmawiać w punkcie 11. Ja tylko, żeby nie utknęło, chciałbym przypomnieć, że myśmy na tą drogę już wydali kwotę 70 tysięcy złotych na położenie podbudowy. To było wykonane w 100% z funduszy z budżetu gminy. Także ten moment, uchwała intencyjna, natomiast pieniądze, dyskusja się rozwinie na pewno. Kwota jest zapisana? Tak, tak, proszę Państwa, jak najbardziej jest pisana, ale są dwie propozycje. Państwo, pan karnik chyba załączył jeszcze jeden projekt uchwały, czyli no, trzeba któryś wariant wybrać. Jeden wariant jest 100 tysięcy, drugi jest 198 tysięcy. Także tak to wygląda. Aha, w tej uchwale jest kwota podana. Jest, musi być kwota. Musimy to zmienić. No to w takim razie, pani przewodnicząca, ja proponuję, żeby już tu rozpocząć rozmowę w zakresie właśnie kwoty. Czy to ma być 100, czy to ma być 198. Także gdybyśmy dołożyli... 198, 566 i 83 grosze. Taka jest dokładnie prośba starostwa skierowana specjalnie na tego czasu. Tak. Ja przypominam, że 70 tysięcy bodajże 3 lata temu dołożyliśmy na podbudowę tej drogi. Trzeba mieć taką świadomość, żeby potem tutaj nie było zarzutów, że Państwu o tym nie przypomnieliśmy. Proszę radny Gaworczyk. To znaczy, jeśli chodzi o pomoc, to ja uważam, że Szanowni Państwo, powinniśmy pomóc powiatowi piotrkowskiemu. Ta droga już się ciągnie od jeszcze poprzedniej kadencji. Powiat piotrkowski no, otrzymał też tą dotację w wysokości 157 tysięcy. W połowie chce też sfinansować. Także no, to, że nie jest, Szanowni Państwo, zgadzam się, to nasza droga, tylko starostwa powiatowa. Niemniej no, będą korzystać z tej drogi nasi mieszkańcy, także musimy mieć to na uwadze. Ja rozumiem, że mamy nasze drogi gminne, gdzie no, są, co niektóre, no nie mamy jeszcze też nakładek asfaltowych, niemniej tak jak pan skarbnik powiedział na komisji budżetu, te drogi będą priorytetem przy przyszłorocznym budżecie. W przyszłorocznym budżecie będą ujęte nakładki asfaltowe na tych drogach naszej gminy. Także, a Szanowni Państwo, no, jeśli teraz na to się nie zdecydujemy, zresztą kolejna sprawa, powiem kolokwialnie, powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B. No taka jest prawda. Przecież już wcześniej o tym zdecydowaliśmy, że przystępujemy wspólnie ze starostwem do budowy tej drogi. Także ja uważam, że powinniśmy udzielić tej pomocy finansowej i w tej wysokości 198 tysięcy, bo jeśli nie, to prawdopodobnie no, starostwo odstąpi od wykonania tej drogi, bo jest naprawdę też w trudnej oni są sytuacji finansowej. Bo ja, Szanowni Państwo, też proszę pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remonty i pan dyrektor mówił, że ostatnio poprosiłem o też położenie ław w miejscowości Bujny, Noski. Powiedział, że nie ma już pieniędzy w ogóle w tegorocznym budżecie na tego typu remonty dróg. Także tylko tyle chciałbym. Dziękuję bardzo. Proszę radny Plich. Dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowna rado, panie wójcie i kolego Gaworczyk. Zgadza się na wszystko. Tylko jak pan wójt powiedział,
damy dotacje dla powiatu kosztem naszych dróg, a nasze drogi z tego roku na następny i na następny się już przesuwają, bo to się odda. A więc, jeśli mamy coś dać dotacji, szanowni radni, to ja nie mówię, że nie, tylko panie wójcie, chcieliśmy dać od siebie 100 tysięcy, niezadowoleni. Ja bym przeciął to na 50, a nie na 198. I niech się cieszą, że coś w ogóle podajemy. Bo jak pan wspomniał, że podbudowa rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam jak pan mówił słowa, ale nie dalej jak dwa lata, ile 70 za 73 tysiące. To już jest, szanowni radni, dalej jakiś podkład. No to znowu powiat nie ma pretensji do rady i do wójta gminy Wola Krzysztofolska, że nic nie dają. No bo oni by chcieli w końcu, żeby ta wola, ta rada razem z wójtem budowali za powiat drogi, a my ze swoimi drogami czekamy. Ja już tu patrzę na kolegę z Bidzina, jak mu tam oczy latają, nie może wytrzymać, to jest raz, ale nie będę patrzył na niego, bo ja myślę, panie wójcie, o swoich drogach. I co ja mam powiedzieć, panie wójcie, swoim mieszkańcom, czy mam skarżyć ciągle na pana, że pan nie chce, że pan przesuwa? Ja nie chcę robić i nie robię na razie w tej chwili, tylko szanowny panie wójcie, czekam cierpliwie, zrób pan chociaż jedną drogę w komunie, a resztę pan nada. Bo panie wójcie, naprawdę, jeśli mówimy o drogach, tam gdzie jest ten gryz, mówił pan o panu Gajdzie, już od wiosny mówimy, ale to się czeka. Od miesiąca do miesiąca między sesjami ten czas, kochani, leci. Ale jest kilka miejsc, że naprawdę już nie ma co minąć. A dzisiaj i wczoraj, panie wójcie, jechałem na drodze w kierunku Szybłowa, co z kolegą Koneckim o tą drogę też prosimy. No jak Boga kocham, panie wójcie, Żwiru szkoda, na tą drogę szkoda. Załatw pan chociaż 4-5 przyczep szlaki w tej chwili, tam ten piach wypaść. Chociaż się pod twardych będzie jeździć. Bo panie wójcie, są takie dwie kałuże, że trzeba omijać, a nie ma gdzie omijać, bo czy się w drodze nie dostanie. No jak Boga kocham, szanowni radni, ale szanujmy tego budżetu swojego, nie dla powiatu. A na koniec, szanowni radni, żebyście zrozumieli, króciutko, budowana dwa lata temu droga była Zaborów Grabica. Powiat prosił o 500 czy 400 metrów drogi na dotację, chociaż gdzie zostało od ósemki do Żachty. Pan wójt wie, który kawałeczek jest i kolega Darek zna ten odcinek drogi. Szanowni radni, został naprawdę kawałek drogi ze starego podłoża. Kiedy poszły tiry na tą nową drogę, gdzie jest zrobione, no rozjeżdża się. No padniemy, że do zimy tam, bo droga będzie nie przyjazna. To jest od ósemki do Żachty. Od ósemki do Żachty. To żarty, dosłownie tam jest 450 metrów. I o co, szanowni radni, mówię w tym miejscu, że jeśli mamy dać 100 tysięcy dla powiatu, to z wymogą 50 na drogę do Parzniewic, a 50, żeby zrobili ten kawałek do Żarty, bo prosi to o litość, to jest litość naprawdę. Kawałek drogi został. A następna sprawa, co będzie za dwa lata, jak będzie powiat budował drogę Woźniki Bogdanów. Przecież to jest też powiat i powiedzą, dajcie, bo u was na gminie ta droga leży. No i co? Musimy dać wszystkie pieniądze wtedy powiatowi, bo powiat mówi, nie damy rady wam nic zrobić. Także przyzwyczajmy, szanowni radni, powiat, tylko dajcie, dajcie to wszystko. Nie wiem, chyba pan wójt głową kiwa, że ma rację. Dziękuję. Tu pan na to się ja popiera. Dziękuję, panie burmistrzu. Ja tu chciałam tylko, przepraszam, jako komisja budżetu, zorientować się, skąd weźmiemy te 98 tysięcy, bo no to rzut w komisji budżetowej nie było o tym kwocie mowy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby te drogi robić. Skąd te 98 tysięcy? I tu jeszcze mam pytanie do pana Michała, skąd mam pewność, że w przyszłym roku będą drogi inne zrobione, więc bardzo proszę nie wyrażać takiej opinii publicznej, bo ja się nie ma, to będzie uchwała prawie, jeżeli już pani. Także skąd te 98 tysięcy w tej chwili gmina weźmie, bo z tego co wiem, no to mamy cały czas nie mamy pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, niech po kolei. Jeżeli chodzi o drogi, szanowni radni, panie wójcie, wszyscy wiedzą, że od 3 lat staram się tutaj, wiadomo, tą drogę, o drogę w Bliźnie. Tam jest dokładnie, jak w przerwie skarbnik, pan skarbnik mówił, 750 metrów. I o co? Mamy teraz 200 tysięcy powiatowych. Ja nie mówię, że tej drogi nie trzeba robić, bo ta droga też jest potrzebna. Ale panie wójcie, jaką ja mam pewność, że ta droga w Bliźnie w końcu zostanie zrobiona? No bo no, 3 lata mija, niestety nadal nie została ona zrobiona. Dziwię się,
że przy okazji właśnie jaka droga jest zrobiona teraz w Poraju i droga, no właśnie ta Ważniewice Bukowa. Czemu jakąś dziwną trafią znalazło się 100 tysięcy w tydzień na, żeby dołożyć do tej drogi powiatowej, a nie może się znaleźć na inne drogi. Na drogę w Bliźnie, która nie wymaga remontu tej podbudowy, tego kamienia, tylko samą nakładkę. Wydaje mi się, że ta droga w Bliźnie powinna być razem z tymi drogami w tym roku zrobiona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może jeszcze ja też chciałem uzupełnić tutaj kolegę koleżankę. Też jestem za tą wersją 100 tysięcy, a nie 198. Po prostu te pieniążki uważam, że powinny być przeznaczone na remont naszych gminnych dróg. Niestety te drogi, tu jak tutaj kolega mówi, są w fatalnym stanie. Teraz po tych deszczach okazało się, że nie idzie niektórymi drogami przejechać. To rzeczywiście na tą drogę też, gdybyśmy mieli pieniążki, uważam, że powinniśmy dać 200, ale niestety tych pieniędzy nie mamy, bo ciągle słyszymy, że no niestety, ale nasze drogi zostają i w przyszłym roku, jak wszyscy doskonale wiemy, tych pieniędzy nie będzie za dużo, bo wchodzimy w zadłużenie i tych pieniążków, nie oszukujmy się, za dużo na te drogi też. A robi się coraz gorzej. Dziękuję bardzo. Może jeszcze dwie słowa. Z całym szacunkiem dla powiatu, ale zrobiona została droga w Stradzewie 50% na 50. Droga od Pieka do Obrzężowa w całości pokryta z naszych kosztów. Potem droga Moników czy Miłaków. No a niestety na terenie naszej gminy jest bardzo dużo dróg gminnych, które rzeczywiście są do wykonania i są w fatalnym stanie.